Witam z tej strony, to jest kolejny odcinek, w którym gramy w Mugiko Castle. Jeśli byście chcieli spytać, dlaczego wczoraj nie było żadnego odcinka, to wam powiem, że mój internet odwalił i po prostu nie mogłem wrzucić nic. Tak wyszło. A wczoraj i tak nie miało być Mugiko, wczoraj miał być Max Payne. Zostało mi jeszcze dwa odcinki do wrzucenia. I chciałem, wiecie, ja tak zostawić na taką czarną godzinę, jakbym nie miał czasu na nagrywanie. I właśnie to była ta czarna godzina. I się okazało, że internet mi zaświrował, po prostu nie chciał wysyłać nic, nawet grać ledwo co mogłem. Ping mi skakał do miliona, więc było nieciekawie. Także dzisiaj mam nadzieję, że będzie lepiej. Nagram Mugiko, oczywiście, więc Maxa Payne'a może w tygodniu wrzucę. Ale się nie cieszę jakąś popularnością, ale jak chciałbym skończyć tą serię. Więc w ostatnim odcinku znaleźliśmy tego zdefektowanego Mugiko, tak będę to tłumaczył, bo można to tłumaczyć jako też niepełnego albo uszkodzonego, ale zdefektowany. No, łatwiej będzie mi to słowo powtarzać przez cały czas, jakoś nazywa defected po angielsku, prawda? No to przez cały czas będę widział to słowo i będzie mi na myśl przychodziło zdefektowany po prostu. Więc mamy już ponad godzinę gry. On się uwolnił teraz z tej kuli. Tutaj, o, możecie kulę z łańcuchem zobaczyć. A, i ten klucz działa wszędzie w zamku. Właściwie praktycznie wszędzie, czyli gdzieś może nie działać. Wszystkie zamki są właściwie takie same. To jaki jest sens tych zamków? Nie pytaj mnie. Aha. Dobra. Coś widać w ogóle? A, nie widać. On w ogóle tak się ze mną wymienia, on zawsze za mną będzie, no dobrze. A, wróćmy z celi, tak? No ciekawe, co będzie w innych celach. Cześć. Aha, byłem... zostałem tu wrzucony jako heretyk, robiąc swoją dziewczynę. Okej. Pewnie to jakieś... Adzi, ja wiem, że ty tu skomentujesz i mi wytkniesz błędy, więc... jeśli czegoś nie załapałem, to mów, bo... Nie zrobiłem nic złego, po prostu nie lubię to. O, ciekawe. Może po prostu chciał więcej składników w swoim paperocinci. No nie wiem, co to jest, jakieś pewnie danie, jak piszę w Google, to mi wyszuka. Ja was na 5 sekund zostawię, czekajcie. Dobrze, wróciłem. Nie ma sensu cięć robić, bo to jest tylko 20 sekund, czy tam 10 materiałów więcej. Zawsze się będzie wydawać, że ten materiał jest dłuższy, prawda? W ogóle za oknem widzimy jakieś gwiazdy, ciekawe. W jakim miejscu jest ten, to więzienie? Sprawdzimy tutaj. O. Nie chcę umrzeć. Nasza egzekucja jest jutro. Nie, no ten jest spoko. Dobre prosciutto. Nie zabieramy. Nie będę zły. Chwali to prosciutto. Boga. Ciekawe. A to już możemy wziąć. W sumie tak leży sobie. A co to? A co jeszcze jest fajne w kobietach? Może dziewczynach z okularami. Ma fetysz dziewczyn z okularami. To się jakoś nazywało po japońsku, ale nie pamiętam jak. Czerwona papryczka jest, że jest za, jest takie ładne słowo polskie, zaraz ja je znajdę, bo ja tutaj zapomniałem, jest takie ładne słowo polskie, żeby to opisać. To nie to, że ja nie znam teraz sensu, tylko po prostu nie znam słowa polskiego. Wiem, że chodzi o przyprawę, pikantne, właśnie, o. Że jest za ostre, żeby było w ogóle dobre. Dobra, to już wiadomo, że się tutaj zamknęli. A ty? A ty już mówiłeś to? Aha, że nie lubisz ramenu, czy takiego rosołu, wiecie, japońskiego z... pork to jest świnia. Chodzi o... wiecie, o co chodzi. No to mięso ze świn... Dobra, wiecie. Jestem... O, Fluffy. Fluff. Fluffy.
że wiecie, puszysty, miękki. Dobra, na drugim zapiszę. Co można pójść w lewo? Aha, nie można. No to idziemy w prawo. Jak prawilni ludzie. O. Są trochę bardziej energiczni zawsze. Nie wyjdą, są prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Wiecie co? Ja bym chciał to zobaczyć. To będzie jakiś bad ending, ja bym chciał to zobaczyć. No dobra, dobra, krzyczcie, krzyczcie. To są wyrazy dźwięku naśladowcze, jakby co? Zęby wszystkich Mogeko nagle się wbiły w to ciało Yonaki i mocno, głośno ją rozszarpały, że tak powiem. A nawet jakiś art jest, patrzcie. Że ona jest rozszarpywana przez te. To jest w sumie straszne, ale cieszę się, że to sprawdziłem. Wezmę sobie ściszę tą grę, bo jest chyba głośno. No dobrze, dobrze, rozrywają cię, no. Ty nie ma żadnych w ogóle słów, ona nic nie mówi, tylko krzyczy, drze się i... Jak się będzie nazywał ten bad ending? Mięsna impreza. Trzeci bad ending. Okej. Okay. A to po prostu mi tutaj wczyta. Dobra, rozumiem. No dobra, znaleźliśmy kolejny bad ending. Trzeci już. Taki... zbyt prosty do zrobienia mi się wydaje. Powinien być trudniejszy. Dobra, ładnie się tam... ładnie. Głośno się wydzierali tam. To jest ciekawa sprawa w ogóle, że takie Mogeko są. Gdzie my jesteśmy? Tędy. Dokąd my idziemy? Próbujemy... Aha, że dostać się do kolejnego piętra. Te schody prowadzą tylko na drugie piętro. Aha, że ten trzecie jest tam... Boże, drabina. Czego nie możemy iść schodami? Ha, są głupi, tak? No dobrze. Czyli dawno by nas dopadli właściwie, ale są idiotami kompletnymi. Dobrze, no. Nie wnikam. A, możemy iść. Co to jest w ogóle? Jakieś takie dziwne to jest. Patrzcie, jakby tak wolno chodził. O. O kurde. No nieźle. Zawsze do miejsca w prawo mnie... Prawie mi ociarki, że tak powiem. No straszne jest dla niego. Jest po prostu straszne, ale nie jest niebezpieczne. Chodźmy dalej. Dobrze. Nic nie ma. Stench? To jest taka atmosfera chyba, nie? Napięcie może? Smród, dobra. Jestem beznadziejny z angielskiego w niektórych słowach. Dobra, co to za odór? Źle się czujesz, panienko? Okej. Okay. O Jezu, jakie to jest dziwne. Głośna ta gra jest strasznie, czekajcie. Bo ja ją ściszę u was. O, dobra. Ja muszę ją u was bardzo mocno ściszyć, jest tak... na 20% u was. Ja chciał lepszą kontrolę nad tym, tą głośnością, nie martw się. Mogę się stąd wydostać. Nord nie ma nic do roboty, no dobrze. Tak tsundere trochę gra, nie? Że... myśleć o tym, że zamek jest zajmuje nieskończone miejsce, zawsze się powiększa. Tak samo my mogę jakoś. Zamek jest nieskończony, tak? On się zawsze buduje, powiększa. Ciekawe. To już jak nie zamek, to jest jak miasto właściwie, takie wielkie.
minęło dużo czasu, zanim jak byłem tutaj, byłem zwykłym jeszcze Mogeko, może. Co zrobiłem jest defektowanym. Powiem ci później. A, czyli on się urodził taki normalny, tak, właściwie. Czyli kolor jego się musiał zmienić, tak, to ucho. To ucho to nie wiadomo, co się stało z tym uchem, ale to się dowiemy. Nie kręci się w głowie? Nie martw się, nie zgubimy się. A że tutaj nie ma w ogóle żadnych odnóg, tak? To jest tylko jedna droga, o to chodzi. Dobra, pójdę tak jak nakazuje, nie? Wiem, że niepotrzebnie, no, ale może. Aha, że też lubi proszczytta, no dobrze. Spoko, nie ma w tym nic złego. Ważne, żeby nie nazywał tego Bogiem. Aha, że było jakaś... Tymczasowy ten pasożyt był. Była infekcja pasożytu, która się rozległa w całym zamku, bo naprawdę bardzo szybko. I wygląda na to, że była w prosciutto. A że 70% Mogekaż umarło wtedy. Ej, ostro. A że ze mną było wszystko w porządku. Ciekawe. To jeszcze więcej Mogeko tutaj było. Wearing out. To jest... taka fraza. Czy wytrzymasz? O, coś takiego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć dokładnie. Ja to słyszałem już parę razy. Się przyznał. Jakieś serce, patrzcie. O, mój przyjaciel jest już za rogiem, że tak powiem. Tak blisko. Ale oni też są Mogeko, tak? A to oni, przyjaciele, przepraszam. To źle przeczytałem. Dobra, lecimy. No to lecimy. O. Uła. O, jesteś tutaj. Dawno się nie widzieliśmy. Duchu krwi. Może tak go nazwać. Fajna muzyczka, podgłoszę wam. Boże, ale to tak mało... mało daje takie podgłoszanie na OBS-ie. Strasznie, dobrze. Jedziemy. Nie myślałem, że przyjedziecie. Byłem już skazany na śmierć? Skazany na śmierć. Idealnie powiedziałem. Ale ta dziewczyna tutaj... No zobaczmy. Co? Widzą. Znaczy, rozumiem, no mogę tak to tłumaczyć, bo tak lepiej brzmi po polsku. Czyli w skrócie chcecie się dostać na kolejne piętro. Tak. No, okej. Bądźcie ostrożni, wiecie. Co was czeka tam? Co nas czeka tam? Okej, będę wiedział. Będzie nas czekać taka... Ja widziałem, ja... Słuchajcie, wchodziłem w Google grafikę, żeby robić miniaturki. Widziałem taką... Jak to powiedzieć? Taką dziewczynę w żółtych włosach, ona była podpisana Mogeko, nie? I ja tak myślę, że pewnie o to chodzi, no ale nie wiem, mogę się mylić. Jeszcze tyle piętr zostało, że nie wiadomo. To jest mój posłaniec, o. Tam sługus. Za tego... Wiecie, o co chodzi. No, że zawiezie go, nie zawiezie, tylko pomoże wam tam dostać. Dziękuję za pomoc, tak, tak. Dziewczyno, tak. Będę się modlił o twoje bezpieczeństwo. Ciekawy. Co, nowy ten? Chapter? A nie, jeszcze nie. No, dobra. Serce. Pewnie, że tak, człowieku. Mogłem save'a zrobić, bo mogło coś się stać złego. Jakiś teleport? O, znowu ta retrospekcja. Spóźniła się Jonaka. I że on przyszedł tak prosto do domu.
A, że Jonaka wciąż nie jest w domu, gdzie ona jest. A, to chodzi, że jej nie ma jeszcze, rozumiecie? Bo to jest tak teraźniejszość, nie? Widzę. Ale wszystko w porządku. Wróci do mnie. A tak, powinna. Haha, co? Halo? O co chodzi? Aha. Dyktatura Mogeko. Chodzi o to, że ona jest dyktatorką. Nie wiem, jak to przetłumaczyć dosłownie, żeby to jakoś ładnie brzmiało. O, retrospection. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś bezpieczny, brać. Cieszę się. Ale to już to samo jest, no. Halo, gro, o co chodzi? I? Dobra, tele. O Jezu, jakie to było głośne. Ściszam. O! No, że umarł po przeniesieniu się. Trochę smutne. Cześć. Halo. Aha. Brzydko pachnie, otworzyć? Zobaczymy. Sejwa zrobiłem. Dobra. Nie wnikam. Będzie porno? Jest porno, dobrze. Czyli wszystko w porządku. Boże, podobny korytarz jak widzieliśmy wcześniej. Tutaj jakiś porąbany jest. Zabierzemy. Porozmawiamy z nim, może coś mają ciekawego. A, ten jest jakiś. Confused, nie wiem, jak nie powiedział słowa po polsku. Cicho, nie chcę, żeby się złościła. No ale kto? Mogeko? O, Kurotsuno. Zapamiętałem dobrze? Aha, dobrze. Cześć. Tak po prostu. No dobrze, niech będzie. Jakaś herbata. A, że już jest zimna. Wygląda na martwego. O, smutne. Dziwne obrazki są naprawdę dziwne. O! Met. Ciekawe, gdzie poszło Kurotsuno. Jak znajdziemy, to się stąd wydostaniemy. W ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi dziewczynkami. Nie możemy nic powiedzieć, że są jakimiś postaciami. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. Strasznie mnie tutaj ciekawi. O! Jestem taki pusty. Jak moja dusza. Jest. Jakiś pseudopoeta. O! Stary angielski, gdzie jesteś, generale? Arto. No, to jest kurde. Stara angielszczyzna. Boże, ja kojarzę takie rzeczy, to jest. Pójdziemy do Rosji, dopóki nie znajdziemy tego. Generało, nie pójdziemy do Rosji, tak zmieniłem. Jakiego generała? Хорошо. To są rosyjskie Mogeko? Generale. Haszaski, gdzie jest generał? Generale Haszaski, gdzie ty się podziałeś? O, generał. Słuchajcie, ja tak sprawdziłem sobie, że druga część wychodzi Mogeko. Taki Intequel to się chyba nazywasz jakoś tak. Chodzi o to, że on opowiada historię właśnie tego generała, takiego ruskiego. Właśnie tak patrzałem, teraz obejrzałem ten trailer. Trochę spoiler, ale. Szczęśliwie, o, można iść w lewo, ciekawe. A ciekawe, że można iść w prawo. Trochę mi zespoilerował właściwie fabułę. Cholera, można iść w prawo. To ja pójdę w lewo. Tak, zespoilerował mi fabułę, słuchajcie, bo. Znaczy, niewiele, o to chodzi. A bo my stąd przyszliśmy chyba. Nie, nie przyszliśmy stąd, co to jest tam na górze? A nie mogę zobaczyć. Chcę płakać. A, że zostanę skrucyfikowany, jeśli ja zrobię, ale co zrobię? Ha, że wszystko będzie dobrze, jeżeli będziemy cicho, wszystko będzie dobrze. Jakoś tak zestresowane te Mogeko są. O, herbatka. Boję się. Nie chcę być skrucyfikowany. Jakie jest jeszcze ładne? Ładne słowo. Ukrzyżowany. O, właśnie. Ukrzyżowany. To jest ładne słowo. Wszystko w porządku, ludzie.
Wszystko będzie, nie będzie zła na nas, jeśli będziemy się dobrze zachowywać, ale będziemy przeszkadzać jakieś tam etykiety, mogę tak to powiedzieć, wiecie o co chodzi. Nie, w porządku się zachowywać po prostu. Chociaż nie wiadomo, jak to jest w porządku zachowywanie się w takim miejscu. Ale wszystkie martwe są, co się stało? Co to ta Mogeko ich zabiła? O, jakiś fajny korytarz, gdzie będzie cutscenka pewnie na końcu. A nie, jednak nie, ale tak wyglądało. A może tak? Pan jest zdefektowany Mogeko? Co? Przybite są dość Mogeko w tym, na tym piętrze. Znaczy, myślę, że wyglądają na smutne. Tak, bez zmartwień, znaczy to... Jakby to przetłumaczyć na polski? Nie ukrywam, o. Niech będzie. Tędy... To może być jedno z najbardziej niebezpiecznych... Nie. Nie niebezpiecznych. Strasznych miejsc. O, po prostu strasznych. No. Zapominam słów po polsku. Może powinienem to wyjaśnić. Dobra, idźmy. To będzie tam powie po prostu, jak będziemy szli. O. O, nie muszę nic robić. No dobrze. A, dana osoba tutaj sprawuje władzę na tym piętrze. Jaka jest ta osoba? Jest rządzony przez Mogeko. Okej. Że Mogeko rządzi Mogekos? Czy... Aha, że to jest... Jak to się nazywa? Nie spójnik, tylko to drugie. Dobra, że jest ten myślnik, nie, że to jest ten myślnik, który trochę zmienia sposób wymowy tego. To się jakoś nazywa. Nie, ja to sprawdzę sobie, bo to mnie nawet ciekawi. Translator. Okej. Łącznik. No tak po prostu. Łącznik, kreska. Dobra, okej, niech będzie. To brzmi właściwie tak samo. To jest takie wbijające z rytmu. Dobra, irytujące niech będzie. Ja to zawsze jakoś próbuję zmienić zdania. Nie tłumacz się przede mną. Czy tam nie mów mi tego o tym, nie? Dobra. To mi coś się stało. Jest naprawdę psycholem. Jak to przetłumaczyć? Dobra, przyda mi się teraz tłumacz. Łajdakiem, łobuzem, łachudrą. O Jezu, jakie to są słowa. Nigdy jej nie widziałem we własnej osobie, ale... Chciałbym ominąć ją, jeśli jest to możliwe. Nie mam szans jej pokonać. Czym ona jest? Kim ona jest? Nie wiem, jest totalną zagadką. No dla niego oczywiście, pewnie niektórzy ją widzieli na oczy. Ale ma nierówno pod sufitem, że tak powiem. Cicha ta muzyka jest, powinienem ją głośniej dać. A w ogóle jak kliknę po zagrę, to ona się zatrzymuje, a ja wciąż czytam. A czy tutaj w ogóle są jakieś mugełka, które mają równo pod sufitem, że tak powiem. I hobby jest ukrzyżowanie wszystkich, których nie lubi, zabijając ich bardzo wolno. Aha. Co? Tnie ich mięso i je? Dlatego bym się nie spodziewał. Aha, że regularne zabijanie mnie satysfakcjonuje, więc preferuję tortury. Tmi? Tmi, too much information. A, że to jest za dużo, tak? Boże, na Google to może mi takie rzeczy podpowiada. To jest dobry program. To nie tak, że ją widziałem. Oczywiście nie mogę nic potwierdzić. Nie wiem, jak się porusza, więc musimy być... Wiecie, o co chodzi. Rozważni.
przygotowani na wszystko. Ostrożni, dobra. Zapomniałem słowo po polsku. Znowu. A możemy iść, tak? Dobrze. A mogę iść w lewo jeszcze raz, tak? A, to dziadostwo. No dobrze. Teraz już ja chodzę jakby, co? On nie może obok nas chodzić, to jest smutne trochę. Czy poruszamy się gęsiego? No, ale tak działa RPG Maker. O. Ach. O. A, cholera. Co ona tam bije? Albo o, ktoś. No to już wiemy, że to jest Mogeko. Ty kupo. Umieraj, umieraj. Kupo gówno pewnie chciała powiedzieć. Piece of shit. No i on tam krzyczy, tak? Jest taka zabawa, niszcząc moje zabawki. Aha, to jest tak, tak zabawne, tak? Mm. No, mamy gości. Goście muszą być przywitani, prawda? Aha. O. No, to jest ta, co mówiłem. Mogę, gegege. Ciekawe. śmieszne. No, go się nie spodziewałem. Trochę dłuższy odcinek będzie, skoro wczoraj nie było odcinka. Yikes. Ciężko powiedzieć, że to jest zamek wciąż. Masz rację. Śmieszne, skaczę sobie. Zabawne. Ta muzyka jest strasznie niezbalansowana, albo jest cicha, albo jest głośna. Tej twórcy się należy jakiś pozew do sądu, że moje słuchawki nie wytrzymają tej muzyki. U, nic nie wyczuwam, panienko. Spoko, czyli może nie będzie tak źle. Nigdy nie wiem, kiedy się może Mogeko pokazać. Musimy się przygotować na takie zależności losu. Nie wiem, jak to, znowu słowa zapomniałem. Takie okoliczności pewnie to można przetłumaczyć. Ale ja bym tak to przetłumaczył po prostu. O, po prostu to na drodze. Ci ludzie są dziwni, no. No nie da się ukryć, a trzeba podnieść. Niestety. Są dziwni, a i to nawet bardzo. O, normalna. Czego maskę? A że to jakiś swąd jest tych ciał martwych, tak? Rozkładających się, przepraszam. Rotten to jest raz. A. Nie mam Mogeko, musimy. Nie możemy, wiecie. Musimy zachować czujność po prostu. Może już nas zauważyła, może nie. Kto wie? Sejwik, wchodzimy. Okej. Okay. A, że wszystkie Mogeko wracają do krwi. Dobra, pójdziemy w prawo najpierw. Nie pójdziemy w prawo. Dobrze, to pójdziemy w lewo. Nie pójdziemy w lewo. No dobra, ciekawe miejsce. A, jedne drzwi. W ogóle niesymetrycznie chyba są, ale to już chyba wina RPG Makera. Hej, wszystko w porządku? Jak to przetłumaczyć? Absolutnie? Zdumiewająco, to znaczy. No to absolutnie niech będzie. To jest takie słowo. Zostań ze mną, patrz. Winda jest przed nami. O! Winda? A, że możemy dwa piętra? O, że coś pominąłem, jaka dyktatura? To dobrze, wygląda to, że będziemy mogli tam wejść przed spotkaniem. A, że tam powiedział, co za ulga tutaj. Wołaliście? Czy tam wołałeś? Wołałaś?
No i mi się podoba muzyka. Brzmi tak, jak powinna brzmieć. Witam. No tak, tak. Cholera, to mogę. Hello, hello, nie, witam, miło mi was poznać. To ja, kochana Mogeko. Lubię prosciutto, ale lubię też grzyby, makarony, aha. No i lubię dżemki, no dobrze. Jak długo nas patrzałaś na nas? Właściwie od samego początku. Tak myślę. Aha, co? Jak mogę nas patrzeć z samego początku? Że te mogę go donosiły na to, czy tu jakieś kamery są? Nie wiadomo. Jak to się stało? Ha. Jak mogę to wiedzieć? Mogę go jest... miła i... ukrywa się łatwo, no wiecie o co chodzi. A, że myśleliście, że pozwolę wam zobaczyć, że ja was oglądam? Czyli ukrywała się gdzieś, tak? Panie zdefektowany Mogeko, czy to na pewno Mogeko? Czy to nie jest po prostu zwykła dziewczyna? Ha, że nie bądź... nie patrz na jej wygląd, panienko. No, ale cylizki są takie słodkie. Powiedz mi, czy lubisz Mogeko? Czy to pytanie wyrwane z kontekstu? Czy ty... czy coś tam o bracie? Patrz, o czym ty gadasz? Jeśli nie lubisz Mogeko, to umrzyj. Aha. Co? Hej, kukiełko, stoisz na drodze, mogę koniec tak przetłumaczyć, niech będzie. Cholera, ty potworze. O, to się jakoś nazywało. Taki arabski chyba nóż, czy jakoś tak się stamtąd wywodzi. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Kiedyś zobaczę. Aha, że wprowadzi mnie w zairytowanie. O jest. W sumie... ładniej się ta kreska zrobiła, jakby twórcy się jakoś bardziej starali, czy tam twórca. Coś na mojej drodze, co da na to, żeby umrzeć. Zabić ciebie. Okej. Okay. A że jest powalona. Czy tam... jest... no wiecie o co chodzi, jest dziwna, powalona. Niech będzie. So hej, hej, no. Mogeko będzie was kochać, jeśli wy ją też pokochacie. A jeżeli nie, to umieracie. Ha, że lubi dobrych chłopców i... i dziewczyn, które robią to, co ona każe. Jeżeli nie, to wydrę wasze flaki, czy coś tam. Do ostatniego. Zabiję was na śmierć. Sprawię, że będziecie cierpieć. No tego nie muszę tłumaczyć. Tak bardzo chcę was zabić. O, kiedyś nadepnęłem na... to takie, wiecie... ślimaka, o, dobra. Przypomniało mi się słowo. To było zabawne, aha. Że to był taki... taki dźwięk, wydźwięk tego. Zginął, ponieważ go zabiłam. Was też zabiję. Okej. No dobrze, dobrze. Nie, dobrze. Panienko, musimy uciekać. Ouu.
Czekajcie. Proszę wróćcie. Czego uciekacie? Chciałbym się zabawić. A, to jest zabawa, że tam... Berek albo chowany. Tak, to jest berek czy chowany. Załóżmy, że to jest berek. Że to zabawa w berek. A, że będę was gonić do waszych grobów. Czerpmy z tej... Z tego biegu zabawę. I to się zakończy waszą śmiercią. Dobrze. Czyli... A co by się stało, gdybyśmy się dali złapać jednak? A, po prostu game over. No dobrze. Czyli nas zabija. No dobrze. Czy uciekamy? W prawo? Jakbym uciekł w lewo? To tak kusi. Boże, ledwo to mi się udało wystartować. Dobra, ucieknę w lewo. Aha. O Jezu, a to tak daleko za mną podbiegli? Jak ucieknę na wprost? Co ja zrobiłem właśnie? Zbugowałem grę. Dobra, czyli... Uciekamy w prawo. Dobra. Też kurde kuzi ucieczka na wprost, ale uciekniemy w prawo, niech będzie. Tutaj według gry mamy uciekać. Drzwi pewnie po środku będą. Tu nie ma drzwi. A uciekniemy dalej. Cholera, kusisz by w lewo jeszcze raz tam uciec. No dobra. Uciekam. O! Lektor! Jednak jest zdefektowane, mogę go kontynuowały. Upartą ucieczkę od Mogeko przez pewien czas. Dobrze. Lektor, no tego się nie spodziewałem. No co, jak oni się tu znaleźli? A, że wyglądało już, że nas złapie. Tak samo, no dobrze. A, że dużo zabawek dla dorosłych. Co to jest? Dobra. Nie pytam, co to jest puk. To są żygi. Mogłem się tego nie dowiadywać. No dobra, a to było tyle na tym odcinku. Dłuższy był, specjalnie, bo wczoraj nie było odcinka. Do zobaczenia i cześć.